Mamy dużo gości, zaraz ich usłyszycie, kochani słuchacze na 103 i 106 FM. Pan prezes Radia Zachód, pan Piotr Bednarek, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Tak, parapetuwa, taka z sokiem owocowym, świetni goście. Będziemy krótko, obiecujemy, bo słuchacze chcą posłuchać dzisiejszego programu, który zapowiada się fantastycznie. Pozwolę sobie przedstawić gości, bo jest wyjątkowa chwila. Pani Bożena Ronowicz, przewodnicząca Rady Programowej Radia Zachód, Artur Grygiel, szef Rady Nadzorczej Radia Zachód i moi koledzy, dziennikarze. No jeden dziennikarz, Janusz Życzkowski, zastępca redaktora naczelnego i szef techniki, Paweł Słoniowski. Dzień dobry. Jesteście panowie reprezentantami osób, które mnóstwo pracy włożyły, żeby to wyglądało tak, jak wygląda. Jesteśmy w wyremontowanym, świeżym, nie tylko studiu, ale też pomieszczeniach, które będą pomagały nam pracować. Będziecie to mogli, słuchacze drodzy, zobaczyć w internecie. Będą filmy, będą zdjęcia. Pewnie więcej o tym studiu powiedzą moi koledzy, ale jeżeli można zabawić się chwilę w dziennikarza, to chciałbym zapytać o wrażenia panią Bożenę, pana Artura. Pięknie? Ja jestem zaszokowana. Jestem zaszokowana. Znajduję się w sercu emisyjnym rozgłośni radiowej Radia Zachód i nie spodziewałam się, że takie zmiany nastąpią. Oczywiście na pierwszy rzut to zmiany scenograficzne i one są bardzo ciekawe i takie, bym powiedziała, porządkujące tutaj studio. Natomiast niewątpliwie największy atut tego studia emisyjnego to jest znakomita technologia akustyczna i wizyjna. I myślę, że to będzie służyło zarówno dziennikarzom pracującym tu w studiu, wygodzie ich pracy, ale także znakomitej słyszalności i wizyjności dla radiosłuchaczy. Bo w tej chwili radio wkracza w nowe technologie, również wizyjne, do przekazywania informacji z regionu. Cieszę się, że takie studio powstało. Gratuluję panie prezesie. No, to nie tylko moja zasługa. Dziennikarzom, całej tutaj wspólnocie radiowej, bo na pewno wymagało to dużej determinacji, bo remont był trwał w czasie i trwał, zakończył się w czasie jeszcze epidemii koronawirusa, więc dodatkowe trudności, ale wiem, że też dużo problemów było z pozyskaniem środków finansowych na to studio. Dlatego gratuluję i życzę. Dziękuję w imieniu radiowców. Jak najlepszych przekazów. Pani Bożena Ronowicz studium. Jako szefowa Rady Programowej pilnuje naszego programu, a pan Artur jest tym człowiekiem, który wspólnie z kolegami pilnuje wydatków i to też dzięki wam. Dziękuję Radzie Nadzorczej. Zgodziliście się na taki remont, na duże wydatki, no nie ukrywajmy. Ale warto było, prawda? Tak, jeśli chodzi o wrażenia, to mnie najbardziej uderza to nasycenie techniką, które z każdego kąta wyziera. I studio robi wrażenie i wizualne, i jako całość, prawda, jako pewien koncept taki wizualny. Także serdeczne gratulacje dla wszystkich pracowników zaangażowanych, dla pana prezesa, który to on tym kierował. No i też życzenia, żeby jak najlepiej służyło nam wszystkim, tym, którzy po jednej i po drugiej stronie mikrofonu z radia korzystamy, prawda? To my z tej strony mikrofonu jesteśmy bardzo też wdzięczni, bo bardzo fajnie się w takich warunkach pracuje. Jeszcze parę pytań do naszych szanownych kolegów. Janusz Życzkowski, zastępca redaktora naczelnego. Jak wrażenia? Wrażenia są niesamowite i choć właściwie w tej chwili trzeba było powiedzieć wielkie dziękuję do tych wszystkich osób, które właśnie uczestniczyły w tym procesie przygotowania. My jako dziennikarze korzystamy z tych narzędzi po prostu i dobrze, że to są narzędzia, które widzimy w rękach dużych medialnych graczy ogólnopolskich, rozgłośni radiowych, telewizji tutaj w regionie, w województwie lubuskim. Polskie Radio Zachód ma studio, ma miejsce, którego nie może się powstydzić, mówię tak z całą odpowiedzialnością,
wielka komercyjna na przykład, czy ogólnopolska, publiczna rozgłośnia radiowa, dlatego przede wszystkim chylę czoło i chylimy tutaj z panem prezesem przed techniką. Paweł Słoniewski, szef techniki, tobie oddam głos, bo... No właśnie, Paweł, to od razu zapytamy. Podobno, bo to jest ta ekipa, która odpowiada za ten sukces. Podobno mężczyźni nie lubią remontów, a to właśnie głównie ekipa męska się za to wzięła. Tak, to prawda. Mężczyźni nie lubią remontów. Masz rację, Kasiu. Ale lubią oglądać efekty tych remontów i jest wielka radość z tego, że ten zespół emisji, bo to jest właściwie cały zespół emisji Radia Zachód, głównej emisji, pięknie tak nam wyszedł. To oczywiście zasługa całego zespołu, bo wszyscy byli pięknie zaangażowani i jestem dumny z całej ekipy działu techniczno-informatycznego, bo też informatyka należy do techniki, coraz mocniej wchodzi w technikę. Jak widać, proszę właśnie Państwa... Właśnie dużo kamer nam tu zamontowaliście. Tak, tak, no to być bliżej słuchaczy, prawda, kochani? Także wchodzimy też... Ja tylko dodam, że tą wizję uruchomimy w ciągu najbliższych kilku tygodni. Teraz będziemy na sucho uczyć dziennikarzy tego, jak radiowych dziennikarzy, no jak właśnie, zachowywać bo my jesteśmy się przed kamerą. Przygotowani do tego, że to radio. Tak jest. To cały czas jest radio, ta magia radia cały czas jest z nami. Myślę, że to nie będzie tak, że będzie to system monitoringu radiowców, tylko tak, tylko chodzi o pokazanie. A ja myślę, że słuchacze się no będą zaskoczeni, jak zobaczą naszych dziennikarzy, bo wyglądają jak z telewizji, prawda? To prawda.